Studiu Muzycznej Jedynki Marek Dudkiewicz. Dzień dobry. Znakomity autor tekstów, poeta. Dzień dobry. Zwycięzca, tak można powiedzieć, plebiscytu związanego z wydarzeniem raczej smutnym, bo Budka Suflera postanowiła już przestać grać? Ty potwierdzasz te wiadomości? Podobno. Dzisiaj, jeśli państwo macie chwilę, to dzisiaj w Świat się kręci w takim programie telewizyjnym. Telewizyjna Jedynka, Agata Młynarska? Mamy się spotkać właśnie z Budką i nie mam pojęcia, czy to będzie tak, czy będą takie wesołe reminiscencje, czy ponura stypa. No, oni twierdzą, że grają jeszcze oczywiście do końca roku. Ale, no, ale tu potem był Romek Czejarek, jak przejmowałam od niego antenę i powiedział, że nie grają do końca roku, bo chciał ich zaangażować do lata z radiem, a oni powiedzieli, że tylko u Owsiaka jeszcze zagrają na przystanku Woodstock i koniec. No jest coś takiego jak ich oficjalna strona internetowa i tam są wszystkie daty koncertów. Wydawało mi się, że jeszcze w grudniu coś zagrają. Nie mam pojęcia, jakie mają plany letnie. Skądinąd. Natomiast dlaczego Zwycięzca? No nie taję, że przyszedłem tutaj, żeby się państwu i tobie pochwalić. Otóż Kurier Lubelski, bardzo popularna gazeta od lat, prawdopodobnie kibicująca Budce, ogłosił wyniki swojego plebiscytu. No i przebojem numer jeden w tym stuleciu Budki, tak, została pieśń, którą mam przyjemność firmować. Jolka, Jolka, pamiętasz. To wygrała, gdy państwo się pytali, druzgocącą przewagą głosów. No właśnie, ja na przykład bym typowała bardziej takie tango, bo jest nowsze. Zawsze tak się dzieje, że te piosenki dawniejsze jakoś przegrywają w starciu ze współcześniejszymi przebojami. A no to widzisz, proszę. Historia zweryfikowała inne sukcesy. Możemy powiedzieć tak, że ponieważ prawie wszystkie przeboje Budki Suflera skomponował Romuald Lipko, a tekściarze byli różni. No więc tak. To jest twój triumf nad kolegami wybitnymi, takimi jak na przykład Andrzej Mogielnicki. Poniekąd. Znaczy, ja tak tego nie odbieram. Natomiast no, faktem jest, że całkiem niedawno we wspomnieniach Marka Jackowskiego doczytałem się takie zdania, że przechodzimy do historii dzięki przebojom. No więc przeszliśmy, jak widać, także i za ostatni grosz. Gdzieś tam jest w tej dziesiątce, na jakimś zaszczytnym miejscu. No i pytałaś tutaj jeszcze przed naszym wejściem na antenę o jakieś detale dotyczące. No właśnie, żebyśmy opowiedzieli państwu, jak powstał ten super przebój Budki Suflera. Tak chciałam. Przede wszystkim zacznijmy może od tyłu. My mieliśmy sporo szczęścia, że ten przebój powstał w takiej, a nie innej epoce. Ja specjalnie sprawdziłem na słynnej płycie z okładką Andrzeja Pongowskiego z helikopterem ciskającym takie świece płonące. Jak długi był czas tego utworu? 6:27. No to nie jest czas przeciętnego singla antenowego w tej chwili. A zwłaszcza teraz. Prawda? Wtedy może jeszcze jakoś było łatwiej. No zdecydowanie łatwiej. Nie da się ukryć. I natomiast poczytuję sobie za taką zasługę nieskłamaną. No ja, że potrafiłem przewalczyć formę tej pieśni. Miałem pomysł na taką, a nie inną balladę. Utwór, który trafi mi do rąk, jak tak zwana rybka, czyli szkic muzyczny, które należało wypełnić treścią słowną, no był zwartą, szybką taką kompozycją. Szybką kompozycją. Dosyć beatlesowską. Tak, no wyobraźcie sobie państwo Jolkę przyspieszoną co najmniej dwukrotnie i tak właśnie brzmiał ten pierwowzór. Niewykluczone, że mimo licznych przeprowadzek ta kaseta gdzieś jeszcze istnieje w piwnicy na przykład. I już, o czym już wspominałem, no być może łza w oku recepcjonistki w hotelu Polonez zaważyła na sukcesie. Romek się bardzo wahał. No to nie był typowy utwór, zwłaszcza dla Budki. No w ogóle nie był, prawdę mówiąc, typowy utwór. Typowy, zwłaszcza jako utwór w ogóle. Tak jest, tak. Wiele osób miało nawet ci za złe, że co to właściwie jest? To jest jakiś obrazek PRL-u? O co to chodzi? No, przydarzyła mi się w życiu taka ani inna historia, czułem potrzeby z odnotowania jej. Nadarzyła się okazja, bo akurat moim zdaniem pasowała do tej ani innej muzyki. Recepcjonistka serdecznie wzruszona uroniła łzy tylko po przeczytaniu tekstu. Ale gdzie to był ten hotel Polonez w Poznaniu? Poznaniu, tak. Tam nagrywaliśmy. Romuald uwierzył. I po prostu pokazaliście recepcjonistce, żeby była pierwszą czytelniczką? Tak, tak, aha. Przeczytała. I tak jak mówię, no, przeżyła to głęboko. Sesja była nad wyraz osobliwa. Nagraliśmy trzy utwory. Czas ołowiu, Noc komety i Jolka, Jolka, pamiętasz? Z Felicjanem Andrzejczakiem. To była pierwsza, no, historia zrządziła, że jedyna sesja jego z Budką Suflera.
pełna takich, a nie innych sukcesów. Ja zwłaszcza przy takich, no tak czuliśmy to, historycznych wydarzeniach, staram się zawsze być przy nagraniach. A to znaczy, czuliście, że ta historyczna piosenka powstaje? No wiedzieliśmy, że to ma w sobie potencjał. Natomiast Felicjan nagrał 2 czy 3 wersje tego, każda była świetna. Ta trafił idealnie z takim charakterystycznym, dosyć, rzekłbym, historyczno-dziadowskim zaśpiewem, bardzo osobliwym. Szkoda, że nie kontynuował kariery, no ale dlaczego tak się stało, to jest raczej pytanie do zespołu. Natomiast przez całe lata, które upłynęły od sukcesu tej piosenki, wiele osób próbowało się zmierzyć z tym wyzwaniem. Ja pamiętam, że Olaf Lubaszenko na przykład nagrał tę piosenkę. Pozwoliliśmy opaść emocjom, wróciliśmy do tego nagrania po 2 dniach, stwierdziliśmy, że to chyba nie jest to. I tego nagrania praktycznie nie ma. Ale całkiem ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, w zeszłym roku podczas Festiwalu Opolskiego, gdzie mieliśmy przyjemność się spotkać na estradzie, tę piosenkę, zresztą dla mnie była to niesłychanie miła niespodzianka, nie miałem pojęcia, że taki występ nastąpi, zaśpiewała Piotrek Kupicha. I się sprawdził. I sprawdził się, zaśpiewała to świetnie, to było co więcej okraszone znakomicie zaaranżowanymi smykami. I o ile wiem, on śpiewa to do tej pory na koncertach. Ja się mu nie dziwię. Mieć taki utwór w repertuarze. Także w razie czego umówiliśmy się, że gdyby dojrzał do jakiejś solowej płyty, no to na pewno stanę z pomocą. Nie uchylę się od tego obowiązku. Ale ty pytałaś o różne detale z tego tekstu. Tak, no bo to jest obrazek tamtych czasów. Obrazek PRL-u. Bardzo wiele osób w ogóle nie rozumie, o czym tam ten Felek Andrzejczak śpiewa, jaka meta. Tak, to jest obrazek PRL-u jeszcze z czasów stanu wojennego. Tak. No więc proszę bardzo, ja mogę kilka tutaj odkryć tajemnic. Meta to było miejsce, no dosyć trudno sobie wyobrazić, zwłaszcza w tej chwili, kiedy na byle stacji benzynowej przez całą dobę można kupić alkohol. Wtedy z tym było dosyć cienko. Na Placu Zbawiciela w tej chwili jest to miejsce zajęte przez kwiaciarki. Tamże funkcjonowała tak zwana meta, czyli właśnie punkt, gdzie można było takiej pani kwiaciarki na przykład chowającej ten towar w kuble z wodą, teoretycznie służącą kwiatom. Można było nabyć o dowolnej porze nocy stosowną flaszkę. Natomiast co jeszcze? Ten autobus Arabów? Autobus Arabów to jest no to jest po prostu fragment jakiejś opowieści, którą słyszałem. To nie dotyczy Jolki znaczy, będącej... Nie jest, i nie jest to z twojego życia, mam nadzieję. Nie. To dotyczy właśnie jakby poprzedniej narzeczonej aktualnego wtedy męża Jolki. To tylko tyle. To nie mam zresztą pojęcia, kto w środku w tym autobusie był. Ale wracając do tego stanu wojennego. Wtedy były takie restrykcje paliwowe. Nie można było tankować legalnie. Był podział na do pewnego przynajmniej, nie wiem, był jakiś limit paliwa, które jednorazowo można było zatankować. I auta były podzielone na te z końcówką numeru parzystą i nieparzystą. I w dni nieparzyste można było tankować tylko, mogły tankować tylko 1, 3, 5 i tak dalej, a 2, 4, 6 na końcu w dni parzyste. Nie wiem, jak z niedzielami. No i stąd było żebrząc o wciąż o benzynę. A oczywiście byli odważni nieuczciwi pompiarze, którzy lali do oporu pod korek. Za odpowiednią opłatą. Oczywiście, rozglądając się tylko czujnie dookoła. Czy jakiś patrol wojskowy im nie zagraża. A te zakonnice to podobno szły plażą w Dębkach, tak? Albo w Karwi, nie jestem pewien. Każdy do tej pory ma wrażenie, gdzieś w pobliżu jest klasztor i one wychylają się czasami na zewnątrz i taki obrazek pod zachodem słońca mi utkwił w pamięci, jak z Felliniego naprawdę. Szły w swoich strojach regulaminowych, w kornetach. Wyglądało to przepięknie. Tego lata było też autentyczne zaćmienie słońca. Wtedy jeszcze nie istniały w powszechnym użyciu znakomite firmowe okulary słoneczne. Szkiełko się osmalało. Tak, ludność lokalna, tak, osmalała przy pomocy świecy szkiełka i chroniona takim kopciem gapiła się w to słońce. Co jeszcze z tamtych no już chyba bardzo dużo stron powiedzieliśmy. Ja aż się w tej chwili tak zastanowiłam nad tym, ile może zmieścić się w piosence. Ile realiów, ile zatrzymanego czasu w tym tekście. Nie dziwię się, że to wygrało. No to musi tyle trwać. No, całkiem niedawno Robert Janowski nagrał wersję tej Jolki, ale wyciął z niej cały, być może zrobi to producent, trudno mi wyrokować, cały środek. Ta historia się zaczyna, kończy. Ale nie ma środka.
Ale nie ma środka, nie ma tej esencji. No, wzruszyłem ramionami i nie przyjąłem do wiadomości tej wersji. No to u nas będzie teraz cała Jolka. Proszę Państwa, 6.27, autor Marek Dutkiewicz. Jeśli chodzi o to, co dalej z Budką Suflera, to mamy oglądać dzisiaj Świat się kręci, tak? 18.30 bodajże, tak. Jolka, Jolka.